Cześć, z tej strony Daniel z motobanda.pl. Dzisiaj jestem gościnnie w dobrych sklepach motocyklowych.pl. W tym filmie opowiemy sobie o rzeczy najważniejszej dla każdego motocyklisty, czyli o kaskach. Jak wybrać dobry kask? Żeby odpowiedzieć na to zagadnienie, musimy je rozbić na kilka pytań. To pytanie jest tak proste, że każdy z Was powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie. Tak, kask powinien mieć certyfikat. Dlaczego? Osobiście mam doświadczenie z kaskami, które nie mają certyfikatu. Są bardzo tanimi kaskami, ponieważ można je kupić za 40 zł, chociaż nie powinno się w nich jeździć. Po pierwsze, zabrania tego prawo. Po drugie, taki kask można dosłownie złamać w rękach, więc podczas jakiegokolwiek wypadku, czy to będzie przy 10, 20 czy 100 km na godzinę, nie ma absolutnie żadnej różnicy, ponieważ Wasza głowa nie będzie w żaden sposób chroniona. W Polsce obowiązuje główny certyfikat, czyli ECE 2205, jest to certyfikat europejski. Na świecie można spotkać także certyfikat amerykański, czyli DOT, a także certyfikat SNELL. Jest to najwyższy, niezależny, przyznawany certyfikat dla kasków, czyli znajdziemy go już na tych naprawdę najbardziej wypasionych kaskach z najtwardszymi skorupami. To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo trudne pytanie, ponieważ wszystko zależy od tego tak naprawdę, jakim budżetem dysponujemy. Ja chciałbym Was namówić do tego, że jakim byśmy budżetem nie dysponowali, to dorzuciłbym do tego jeszcze troszkę, chociażby kosztem grafiki. Tu mamy bardzo ładne kaski, bardzo ładne grafiki, natomiast jeżeli liczy się nasze bezpieczeństwo, to lepiej wydać parę złotych więcej na kask bez grafiki, ale z dużo lepszą skorupą. Wybierając naszą garderobę motocyklową, kask powinien być najdroższą rzeczą, jaką kupimy. Na ten cel powinniśmy wydać jak największą ilość możliwej naszej gotówki, ponieważ on odpowiada za najważniejszy organ w naszym ciele, czyli za głowę, w której mamy mózg. Da się żyć bez innych kończyn, bez głowy już niestety nie da. Kaski możemy kupić już od 300 zł, nawet poniżej 300 zł kaski z certyfikatem się znajdą. Później przechodzimy do średniej półki, która się zaczyna od 1000 zł i kończymy na tej najwyższej półce, która przekracza, i to może naprawdę mocno przekroczyć, 3000 zł. Więc dlaczego różnica w tych kaskach jest tak ogromna? 10, 20, 30-krotna? Wszystko zależy od tego, z czego kask został zbudowany. Oczywiście najdroższym elementem każdego kasku jest skorupa, ponieważ skorupa może zostać wykonana z plastiku, z termoplastiku lepszego, może zostać wykonany z poliwęglanu, z włókna szklanego, z kewlaru, z karbonu oraz całej tej mieszanki kompozytów. To jest główny składnik ceny kasków, ale nie tylko z tego wynika cena kasków. W środku naszego kasku znajdziemy EPS, który może być o różnych gęstościach, co wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo, ponieważ to on odbiera siłę uderzenia. Oprócz tego mamy wyściółkę i w wyściółkach także jest ogromna różnica między tymi tańszymi kaskami, a tymi droższymi kaskami, ponieważ w tych tańszych kaskach już po około roku, dwóch latach zauważymy bardzo mocne zniszczenie tej wyściółki, natomiast w tych droższych kaskach, gdzie są zupełnie inne materiały, po pierwsze oddychające, my się mniej męczymy, po drugie ten kask jest lepiej wyciszony, a po trzecie wystarcza nam na znacznie dłuższy okres użytkowania. Kolejnymi elementami, które wpływają na cenę kasków, jest chociażby wentylacja, posiadanie blendy lub jej brak, a także aerodynamika. To wszystko wpływa na ostateczną cenę kasku. To jest jedno z najważniejszych pytań, ponieważ kask musimy dobrać do siebie, do swojego charakteru, a także do motocykla, którym jeździmy i stylu naszej jazdy. Zaczynamy od samego początku, czyli od kasków najbardziej klasycznych, które na pewno każdy z Was zna, bo w takim pewnie jeździł Wasz dziadek. No, mówimy tutaj o kaskach otwartych. To jest typowy tak zwany orzeszek. I tutaj też bardzo ważna rzecz, ponieważ można kupić, i to nawet w sklepach motocyklowych, co uważam za swego rodzaju porażką, kaski, orzeszki, które nie mają certyfikatu, nie spełniają norm bezpieczeństwa, ponieważ nie mają zakrycia uszu. Jeżeli widzicie kask typu orzeszek, który się kończy mniej więcej tutaj, jest to tak zwana złotówka i on nie nadaje się w żadnym przypadku do jazdy po drogach publicznych i nie zapewnia nam żadnego bezpieczeństwa. Dobry orzeszek musi zakrywać nasze uszy, musi mieć dobre zapięcie. Takie kaski bardzo często używają osoby, które jeżdżą na dużych, ciężkich cruiserach, ale są wersje także jet, przeznaczone do jazdy miejskiej, do maxi skuterów. Moją ulubioną grupą kasków są kaski integralne. Jest to jedna zamknięta, stała skorupa. Mamy mocną szczękę z przodu, mamy całą zabudowaną głowę, więc w momencie, kiedy dojdzie niestety do jakiegoś wypadku, to cała nasza głowa jest chroniona. Jednak poza tymi dwoma grupami kasków mamy także mix.
ponieważ występują takie kaski jak kaski szczękowe. Ten kask na pozór jest kaskiem integralnym, natomiast jednym prostym ruchem robimy z niego kask otwarty. Poza kaskami szczękowymi mamy także kaski modularne. Różnią się tym, że możemy sobie odpiąć szczękę i ją po prostu schować i mamy w tym momencie kask na wpół otwarty z długą szybą. Kaski modularne oraz szczękowe są polecone dla grupy osób, które uwielbiają jeździć turystycznie, ponieważ dodatkowe funkcje i ich wyższa użyteczność jest właśnie wówczas doceniana. Teraz przechodzimy do kolejnej grupy kasków, czyli dla osób, które przede wszystkim chcą jeździć poza asfaltem. Jednym z takich kasków jest kask typu Dual. To jest też ciekawostka, ponieważ to jest w miarę świeża koncepcja kasków. Jest to kask już wyposażony w daszek, natomiast ma jeszcze szybę, więc nie jest to typowo kask offroadowy, ale na przykład na takie motocykle jak BMW GS, czy akurat w tym przypadku Honda Africa Twin, ich użytkownicy strasznie sobie cenią wysoką wentylację, niską wagę oraz daszek, który zapobiega uderzaniu kamieni i gałęzi o wizjer. Na końcu stoją kaski typowo offroadowe dla osób, które uwielbiają się brudzić. Jeżeli jeździmy na crossach, na enduro czy na quadach, to taki kask na pewno leży w zasięgu naszych zainteresowań. Do takich kasków przede wszystkim należy dokupić gogle. To, co wyróżnia te kaski, to jest niska masa własna. Ten kask jest niesamowicie lekki. W naszym przypadku ten IROC waży 1080 gramów. Więc jest niesamowicie lekki. Jest wyposażony w daszek, który, tak jak wspominałem, ma za zadanie chronić nas przed błotem, kamieniami oraz gałęziami, które będą wylatywały sprzed kół motocykla jadącego przed nami. Poza tym mamy ogromną ilość wentylacji. Zobaczcie, to nie jest kask zamknięty, więc raz, że kiedy tutaj założymy nasze gogle, to nadal będzie sporo miejsca, żeby wiatr dostał się do środka kasku. Z przodu na szczęce, która jest wysunięta do przodu, także są otwory wentylacyjne, a także tutaj pod daszkiem znajdziemy ogromną ilość otworów wentylacyjnych oraz wyloty gorącego powietrza z tyłu. Ta cała wentylacja jest rozbudowana tak bardzo po to, że podczas jazdy wyczynowej, jazdy sportowej, czy po prostu jazdy w terenie, człowiek cały czas na maszynie pracuje, mocno się poci, więc ten pot, te gorąco musi jakoś z tego kasku uciec. Dobry kask sportowy przede wszystkim powinien mieć zapięcie podwójne D, to jest podstawa. Druga rzecz to jest skorupa. Powinniśmy mieć jak najlepszą skorupę, czyli minimum włókno szklane, włókno karbonowe oraz miks tych elementów. Trzecia rzecz to jest wentylacja, ponieważ jeżdżąc na sportowym kasku, na sportowym motocyklu przeważnie mocno na nim pracujemy, więc wentylacja w tym przypadku powinna być jak najmocniejsza. Wszelkie dodatki takie jak blenda, czy interkomy, albo dłuższy podbródek w tym wypadku nie mają znaczenia. Natomiast mają one znaczenie w kaskach turystycznych. Przede wszystkim ludzie uwielbiają jeździć z blendą. Jest to wewnętrzna, ciemna szyba w kasku, czyli nie musimy kupować dodatkowej ciemnej szyby, ponieważ w środku mamy zamontowaną blendę. Blenda jest uwielbiana przez wszystkich użytkowników szosowych motocykli, ponieważ bez dodatkowego zakupu, bez jakiegoś męczenia się ze zmianą szybą, po prostu mamy jakby wbudowane okulary przeciwsłoneczne. Kolejną istotną cechą kasku turystycznego jest wyściółka. Ten element jest dla nas bardzo ważny, ponieważ w tych kaskach przeważnie robimy ogromną ilość kilometrów naraz. Te kaski zostały stworzone do pokonywania znacznie dłuższych dystansów typu 500, 600, 700 km w ciągu jednego dnia. Wyściółka musi być bardzo wygodna, komfortowa. Kask powinien być jak najcichszy, chociaż akurat jeżeli chodzi o cichość kasków, to jest materiał na zupełnie osobny film. Oprócz tego dobrze by było, jakby była antybakteryjna oraz odprowadzała wilgoć, co bezpośrednio jest związane także z wentylacją naszego kasku. Istotnym elementem jest także zapięcie oraz jego prostota w regulowaniu. Następnie kaski turystyczne możemy podzielić na kaski integralne oraz szczękowe. I to już zależy od naszych indywidualnych upodobań, czy wolimy w turystyce jeździć w kasku integralnym, czy jednak wolimy kaski szczękowe. Jednym z ważnych elementów w turystyce motocyklowej, szczególnie tej długodystansowej, jest także fakt, że do takich kasków bez większych problemów możemy podłączyć intercom, czyli na przykład komunikować się z bliskimi osobami bez wyciągania telefonów oraz słyszeć wskazówki z naszej nawigacji bezpośrednio w kasku. Generalnie tak, im cięższy kask będziemy mieli na głowie, tym nasz kręgosłup, nasza szyja będzie to bardziej odczuwać. Jednakże tutaj także istnieją pewne wyjątki, a w zasadzie nie powinny istnieć, ponieważ najważniejsze jest dobre wyważenie kasku. Przeważnie najcięższymi kaskami są kaski szczękowe
zdarzało się, że jeszcze kilka lat temu takie kaski ważyły 2 kilo. Więc 2 kilo na naszej głowie podczas dłuższej jazdy będzie mocno odczuwalne. W dzisiejszych czasach kaski szczękowe wykonane z dobrych kompozytów włókien szklanych, takich jak chociażby ten RPH90, waży znacznie mniej, ponieważ w naszym przypadku waży on 1450 gramów. Co ciekawe, Arai, który jest kaskiem wykonanym z bardzo mocnej skorupy, waży dużo więcej, ponieważ waży 1500 gramów, czyli delikatnie więcej niż nasz kask szczękowy. Natomiast to mogę powiedzieć także z własnego doświadczenia, kaski Arai są odpowiednio wyważone, więc w zasadzie tej masy na naszej głowie, na naszej szyi nie czuć. Więc tak, generalnie waga jest jednym z istotnych elementów, ale nie skupiałbym się na niej tak bardzo, ponieważ wszystko zależy od tego, w jaki sposób kask uformuje jego producent. Na każdym sklepie internetowym znajdziecie rozmiarówkę z kaskami. Jest bardzo prosty sposób, aby to zmierzyć. Po prostu mierzymy obwód naszej głowy tuż nad uszami i w ten sposób mniej więcej wiemy już, jaki rozmiar danej marki powinniśmy kupić. Natomiast to nie jest koniec, ponieważ jednak w środku ta wyściółka, ten EPS jest w każdym kasku troszeczkę inaczej uformułowany. I teraz podam Wam przykład mój własny. W Arai mam rozmiar M, natomiast w HLC mam rozmiar L. Chociaż teoretycznie, według spisu producentów, te kaski mają dokładnie taki sam środek. Najważniejszą rzeczą przy wyborze naszego pierwszego kasku jest po prostu jego przymierzenie. Ponieważ jeżeli nigdy w danej marce nie jeździliśmy, musimy taki kask przymierzyć, sprawdzić, czy nigdzie nas nie będzie uciskał, czy mimo teoretycznie dobrego rozmiaru nie będzie dla nas za ciasny, za mały. Ważny jest także fakt, że kaski musimy dobierać dobrze dopasowane. On powinien nas ściskać, ale nie w taki sposób, żebyśmy nie byli w stanie w nim oddychać i odpływała nam krew z mózgu, tylko w taki sposób, aby on się nie przesuwał na boki, ani do góry, ani w dół. Jeżeli to jest pierwszy Wasz raz z wyborem kasku, to najlepiej udać się po prostu do sklepu, poradzić się sprzedawcy, poprzymierzać kilka kasków i wybrać ten, który najlepiej siedzi na Waszej głowie, ponieważ taki kask przede wszystkim musi być bezpieczny, ale również wygodny. Kiedy już mamy nasz kask, jeździmy w nim sporo, to chcemy zachować jego świeżość i jak najdłużej cieszyć się z jego użytkowania, więc musimy o niego zadbać. I w tym może nam pomóc kilka z elementów. Ja mam akurat przy sobie chemię motocyklową do stosowania na zewnątrz kasku oraz w środku kasku. Szczególnie ten środek jest fajny. Sam osobiście go używam. Jest to specjalna pianka, więc jeżeli na przykład mamy wyściółkę wyciąganą albo nie mamy wyciąganej wyściółki, ale w każdym razie nie chce nam się prać wnętrza kasku, to wystarczy wziąć ten środek, spsikać wnętrze naszego kasku, czyli całą wyściółkę, odczekać odpowiedni czas oraz po prostu wziąć szmatkę z mikrofibry i ją wytrzeć. W ten sposób wyciągamy całą wilgoć, która nagromadziła się podczas całego sezonu jazdy w tym kasku albo na przykład po miesiącu, bo trzeba nie czyścić tego raz w miesiącu i nadaje nowy, świeży zapach w środku. Dla wszystkich leniuchów polecam. Natomiast oprócz dbania wewnątrz kasku, musimy dbać także o zewnątrz kasku i to o tym przekonacie się bardzo szybko, ponieważ jeżdżąc późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, zgarniecie na swój kask, na swoją szybę, nawet do wentylacji, ogromną ilość much, komarów oraz innych insektów. Pozbywanie się tego bywa dosyć upierdliwe, jest kilka sposobów, domowe sposoby, a dla osób, którym po prostu nie chce się bawić, można kupić po prostu taki specjalny spray. Trzeba spryskać skorupę kasku, a także wizjer, odczekać odpowiednią ilość czasu i dołączoną gąbkę po prostu zetrzeć całość. Ten środek sprawia, że te komary, muchy zaczynają się rozpuszczać i bez większych problemów uda nam się oczyścić nasz kask. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was pomocne przy wyborze pierwszego kasku, a więcej informacji znajdziecie na dobresklepymotocyklowe.pl.